W dzisiejszym psalmie 98 czytamy, albo śpiewamy, albo słyszymy. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Nasz Bóg. Staramy się, żeby był jak najbliżej nas. Jeżeli się modlimy, jeżeli uczestniczymy w sakramentach, chcemy, żeby był blisko nas. Ale czy równie mocno staramy się, żeby wszystkie krańce ziemi ujrzały Boga, naszego Boga? Czy staramy się dotrzeć do tych ludzi, którzy być może są obok nas, a są na krańcach ziemi, są od Niego daleko? Intencją Boga jest to, żeby wszyscy Go poznali, a my, jako ludzie wierzący, wyznawcy Chrystusa, mamy obowiązek docierać na te krańce ziemi, na antypody. Docierać tam, gdzie być może Jego imię nie jest znane, albo jest znane i jest odrzucane. A jeszcze częściej, dzisiaj, bo to możemy spotkać, ja najczęściej chyba spotykam, obojętność. Bóg nie jest do niczego potrzebny. Ta obietnica z psalmu 98, ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego, mobilizuje mnie w każdym razie do tego, żeby wychodzić na te krańce, szukać tych krańców i szukać ludzi, którzy tam są.